Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, drogie siostry, drodzy bracia, w Chrystusie Jezusie, w poniedziałkowy poranek 9 maja. Pragniemy dziś wspólnie rozpocząć ten dzień, wsłuchując się w Boże Słowo, które Książeczka z dnia na co dzień wyznacza nam najpierw z Psalmu 11, później zaś z listu świętego Pawła do Efezjan. Wsłuchajmy się w te słowa. Pan bowiem jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość. Prawi zobaczą Jego oblicze. Zresztą apostoł Paweł napisał w 4 rozdziale swojego listu: pozwólcie natomiast, aby się odnowił duch waszego myślenia i obleczcie się w nowego człowieka, który został stworzony na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Słowo komentarza, które zmieszcza Książeczka, to słowa Cezarego Arle, który powiedział: wtedy rzeczywiście panuje pokój i sprawiedliwość, gdy nie tylko nikomu z ludzi nic złego nie czynimy, ale również kiedy usiłujemy nieść pomoc gdziekolwiek byśmy mogli. Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, słowa, które dzisiaj usłyszeliśmy, skłaniają nasze myślenie ku sprawiedliwości Bożej. Dla nas słowo sprawiedliwość bardzo mocno wiąże się z terminami prawniczymi. Oczekujemy realizacji pewnych norm moralnych, czy też pewnych zobowiązań, które wynikają z rozumienia sprawiedliwości jako dania każdemu to, co się wynależało. I może dlatego, kiedy słyszymy chociażby przypowieść Jezusa o robotnikach winnicy, może nie jeden z nas by stanął razem z tymi, którzy przepracowali cały dzień i upomniał się o to, że jednak pracował więcej niż inni, a jednak dziwnym trafem dostaje tą samą nagrodę czy umówioną kwotę. Może nie jeden z nas w historii o synu marnotrawnym odnalazłby się w postaci starszego brata, który Bogu relacjonuje, że całe życie się go słucha, a jednak to na powrót tego niesfornego ojciec wyprawia wielką ucztę i wskazuje, by wszyscy radowali się z jego powrotu. Sprawiedliwość w Biblii bardzo mocno powiązana jest z wiarą. To właśnie przez nią otrzymujemy to od Boga, co obiecuje tym, którzy wierzą w Niego, także wierzą w Jego Syna. I to jest dla nas wyznacznik do tego, jak powinniśmy w naszym życiu próbować realizować tą sprawiedliwość, ale według Bożych wyznaczników. Nie tylko powstrzymywać się od tego, co złe, ale chociażby, jak mówił Cezary z Arle, byśmy skłaniali się ku czynieniu dobra, byśmy z całych sił realizowali to nasze zadanie miłości Boga, ale również miłości drugiego człowieka. Wtedy właśnie na świecie ma szansę zaistnieć jak najpełniej ta sprawiedliwość, o której mówi Bóg, do której wzywają nas starotestamentowi prorocy, do której również dzisiaj nawołuje psalmista. Dlatego chciejmy w naszym życiu, kiedy ruszamy dzisiaj znów, rozpoczynając ten tydzień naszej pracy, służby i nauki, jak najpełniej realizować to wszystko, do czego zobowiązuje nas nasza wiara, tak często bardzo głośno oznajmiana czy pokazywana, ale która powinna mieć swoje wykonanie w aktach miłosierdzia, miłości, pomocy drugiemu człowiekowi, która powinna jak najpełniej czerpać z Bożego Słowa wskazówki do tego, w jaki sposób realizować się w życiu jako chrześcijanin. Niech więc dobry Bóg
pobłogosławi nasze wszystkie tego tygodniowe zamiary. Niech nam pobłogosławi nasze zamierzenia, da nam siłę i wolę do ich wypełniania, do wypełniania również Jego woli w naszym życiu. Chciejmy Jemu powierzyć siebie, nasze rodziny, naszą Ojczyznę. Zostańmy z Bogiem.